Zobaczcie, widzowie, na to, którą teraz godzinę mamy u mnie. Co ja robię o takiej godzinie? O 2:59! Jeszcze mam baterii mało. Co robi Smajsł o takiej godzinie? No właśnie, co ja robię? Gram w Minecrafta! Z przyjaciółmi! O 3:00 w nocy prawie! Tak jest, gramy w Minecrafta, jest bardzo późno, bo zaraz 3:00 w nocy i tutaj mamy Alka, mamy Sepka, mamy Shibę, patrzcie, nawet zwierzątka. Pimpek podchodzi do mnie właśnie do łóżka, nie? I mówi, że mu się chce iść na dwór, patrz jak skacze. Koty i psy w nocy nie śpią, ja też. My nie śpimy, my gramy. Dawajcie, przyjaciele, biegniemy. Ej, zróbmy wyścig na peczkę w górę o 3:00 w nocy. Zobaczcie, zaraz będzie 3:00 w nocy. Jest właśnie 2:59. Dobra, za minutę będzie 3:00 w nocy. Dawajcie, robimy wyścig na peczkę w górę. Kto będzie szybszy od nas, widzowie? Czy wy klikający łapeczkę w górę, czy my biegnący do domu Sepka? Dawajmy, ścigajmy się, uwaga. Przygotowanie, no, wszyscy, Shiba, Pimpek. Przygotowanie, Pimpek, dobrze, dobrze, Pimpek. Ja Shiba, dobrze, tak, tak, przygotowanie, uwaga. 3, 2, 1, start teraz! Go, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Kto będzie szybszy? Pimpek pierwszy. Ej, co jest? Kot szybszy. Kot najszybszy. Chłop, co normalnie 2 sekundy. Pimpek wygrywa. Ja drugi byłem, drugi Pimpek, byłem. Co tak szybko? Jak to jest możliwe? On wygrał z nami. Ale czy wy, widzowie, wygraliście? Napiszcie w... czekaj, czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Zaraz, zaraz, ktoś do mnie dzwoni. 3:00 w nocy. Kto do ciebie dzwoni w tej godzinie? Ej, słyszysz ten dźwięk? Ktoś do mnie dzwoni. O 3:00 w nocy ktoś do mnie dzwoni, chyba oszaleli. My gramy teraz w Minecrafta, nie mam czasu, żeby odbierać. Czekaj, zobaczę, kto to w ogóle. O tej godzinie się nie dzwoni do ludzi, no co oni zwariowali? Ej, no serio. Serio, ktoś do mnie dzwoni teraz o 3:00 w nocy. My gramy w Minecrafta z przyjaciółmi. Czekaj, kto to jest? Uwaga, patrzę. Co to jest? Pewnie po rachunki te. Ej, dobra, będziecie w szoku, nie śmiejcie się. Ale serio, coś dziwnego do mnie dzwoni. To dzwoni do ciebie, kto? Patrzcie na to. Czekaj, wam pokazuję, czekaj. Halo, telefon. No nie widać, no co jest gane? O, jest. Kto do mnie dzwoni, widzicie? Menadżer. Nie, jest napisane tutaj, że do mnie dzwoni Katnap. Co Katnap do ciebie dzwoni? No normalnie tutaj dzwoni do mnie, patrz na jego twarz, widzisz? Ej, no widzę, dobra, teraz mnie ten rozmawiał. Ej, no serio, Katnap do mnie teraz dzwoni. Odrzuć, odbierz. Ej, co mam kliknąć, widzowie? Odrzucić czy mam odebrać? Jak odebrać, to kliknijcie łapeczkę w górę. No cały czas do mnie dzwoni, cały czas. Ja bym to odrzucił. Ja odrzucę, ja bo się boję. Ja lepiej nie. O takim dziwnym ludziom nie będę odbierał o 3:00 w nocy. Ja teraz gram w Minecrafta, nagrywam odcinek z moimi przyjaciółmi, nagrywam odcinek z Shibą, z Alkiem. My chcemy robić co innego, my chcemy wam coś pokazać, bo fajnego zrobiliśmy coś w domku, a on do mnie wydzwania o takiej godzinie, ty. No go normalnie powaliło o 3:00 w nocy. Weź ej, telefon, wycisz. Kto w ogóle? I teraz zostałem powiadomienie kolejne. Zmienił mi ekran w telefonie. Co jest grane? Pojawił się jakiś księżyc i godzinę mi zmienił. 13, ale nie mamy teraz czasu, jest 3:00. Ej, co się stało? Patrzcie na to, pokażę wam teraz, widzowie. Zmienił czas, widzicie? Odbieraj ten telefon, tam pisze, godzina 13. Katnap, odrzuć, odbierz. Normalnie ej, zmienił mi telefon. Ej, było na Messenger, mam normalny biały ten, białe tło. Ja nie mam żadnych księżyców, żadnych tych. Normalnie mi dał księżyc na środku, ej, to jest serio dziwne, nie? Cię. No serio, to jest dziwne, jak on zmienił sam na Messenger rzeczy, nie wiem, czy tak się da w ogóle, ja nigdy nie zmieniałem tła. Dobra, klikam odrzuc, ej, to jest powalone, nie będę z nim rozmawiał, nie będę, to jest jakiś dziwny, mega, jakiś chłop Katnap, który ma na zdjęciu ustawione gościa, który tak się uśmiecha, jest mega straszny, mega creepy. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale lepiej, wiecie co, chodźmy do domu, bo się trochę boję, żeby w grze nam nic nie wyskoczyło. Zrobiło się trochę poważnie, jakiś gościu o imieniu Katnap wydzwania do mnie o 3:00 w nocy, jeszcze mi zmienił w ogóle i napisał do mnie kolejną wiadomość. Odbieraj ten telefon, nie chcesz odebrać? To odwiedzą cię moi przyjaciele. Normalnie napisał do mnie, to odwiedzą cię moi przyjaciele, tak mi pisze. W kamerce wam pokazuje. I się śmieje, ha, 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 ha. Już idą. Ej, dobra, pokażę wam te wiadomości, nie? Ale patrz, że nie uwierzysz normalnie, że... No, patrzę, patrzę. Jego koledzy normalnie idą, czekaj, ja ci pokażę, patrz, jego koledzy idą, ale nie wiem, jacy koledzy, to jest jakieś mega dziwne. Czekaj, on pokażę ma kolegów? On normalnie, no ma jakichś kolegów, ale do mnie wypisuje, czekaj w ogóle. No halo, czemu to jest? Ej, w ogóle mam takie samo, ten sam kolor mam, tutaj jak tutaj, w telefonie. No czekam, ej, czemu to mnie pokazuje? No pokaż, chcę wam pokazać wiadomości, ta kamera nie chce pokazywać. Ej, to jest serio dziwne, kamera nie chce pokazać wiadomości. Co jest? No dlaczego? To jest jakieś hakowane, wiesz. Ej, no nie wiem, no właśnie nie mogę pokazać widzom wiadomości. Ej, to jest dziwne, serio. To jest serio dziwne. To zrobił, widać, 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 widać. Odbieraj ten telefon, nie chcesz odebrać, to odwiedzą cię moi przyjaciele, już idą. Są na Smilandii, spójrz przed siebie. To jest, na jakiej Smilandii? O co chodzi? Na naszej Smilandii?
Niemożliwe, tu nikogo nie ma. Nie, to jest... Ej, dobra, wiecie co? Chodźmy się schować do domu Patrycji, tak? Chodźmy lepiej... Chodź tutaj, poważnie, Alek. Chodźmy do domu Patrycji, tutaj się schowajmy, lepiej w środku. Dobra, i tutaj może zamknijmy te drzwi. Chodź do środka. Zamykamy te drzwi. Dobra, tu nikogo nie ma. I my nikogo nie widzimy. Chodźmy tutaj do garażu, okej. To będzie bezpiecznie może, Patrycji. Patrycja, jesteś? Nie wiem, gdzie jest jeszcze Patrycja. Tragedia. Patrycja! Dobra, wiecie co? Idziemy tutaj. Idziemy sobie tutaj, schowajmy się, o, w tym miejscu, w łazience. Ja idę do wanny, dobra? Słuchajcie, mega dziwne rzeczy tu się dzieją. Ja nikogo nie widzę, ale do mnie on wypisuje cały czas jakieś wiadomości, że nigdzie się nie schowasz, spójrz przed siebie, oni są na Islandii, oni cię odwiedzą. Ale o co chodzi? Czemu Katnap wypisuje w ogóle do mnie i pisze takie dziwne rzeczy, jakby mnie straszył? Ale wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep, słuchajcie. Ja nie mam strasznych poduszek, koce, szaliki, różne rzeczy na moim sklepie są. Smile Team, nowa kolekcja jest. Bluzy, koszulki, możecie wejść, zobaczyć sobie, nawet mam mięciutkie poduszki. Z poduszką to się nigdy nie przestraszę. Możecie sobie wejść, grafika jest z dwóch stron, poduszka jest mięciutka, dobra jakość, wpadajcie zobaczyć sobie Smile Slow Team. Dobra, a teraz weźmy, przejdźmy do Minecrafta. Jest po godzinie 3, mamy 10 po i teraz on do mnie cały czas pisze te jakieś wiadomości. Zobaczysz, co się stanie, wyłaź z tego domu, albo moi przyjaciele cię przyjdą, znajdą, on mnie straszy dosłownie. On normalnie grozi, straszy, Alek. Alek, o co, znowu dzwoni? Dobra, odbieram od niego, wkurzę się. Nie odbieraj. Alek, odbierać czy nie? Nie, nie odbieraj. Odbieramy, widzowie, wkurzam się znowu do mnie. Patrzcie, ile on wiadomości do mnie napisał, patrzcie to. Pokażę wam teraz. Czekaj, no halo, kamera. Halo, kamera, no dlaczego to nie pokazuje? O, teraz patrzcie. Są na Islandii, spójrz przed siebie, nigdzie nie się nie schowasz. Oni wyłaś, oni... Czajcie, co on do mnie pisze w ogóle? Dobra, klikamy odbierz, uwaga, odbieram. 3, 2, 1, odbieram. Halo? Halo? Czekaj, a na gościu mówiąc, czekaj, halo, halo. Halo, jesteś? Halo, co to jest? Jestem. Kim ty jesteś? Czego od nas chcesz? Ja, Katnap. Katnap? Ale... Ja nie znam... Nie znam ciebie, nie wiem, kim ty jesteś. Przyjdę i mnie po... że już są na Smilandii. On chce tu przyjść! Ej, Alek, no, on chce tu przyjść! On chce tu przyjść, słyszysz, co on gada w ogóle? Nie pozwólmy mu na to! Ej, ej, czego od nas chcesz? Kim ty jesteś? Wiedzę, zobaczysz, co wam zrobię. Będzie nie mi fajnie. Ej, słyszycie, co on mówi? Że będzie nie miło, nie fajnie? Że nam coś zrobi. Pipek do wanny wszedł. Ja z Pipkiem się chowamy, schowaj się. W różowym domu. On wie, gdzie jesteśmy. Ej, skąd ty wiesz takie rzeczy, że my tutaj jesteśmy? Co? Że kamery ma ty. Bo ja mam takie... Cześć, nie wiem, czy to słychać. Ej, weź coś jeszcze raz powiedz, nie wiem, z którego głośnika to idzie. Widzę was. Jesteście w domu w łazience. O, teraz słychać, no, teraz słychać, git, dobra. Okej, okay, no i weź teraz coś mów, bo teraz widzowie moi ci słyszą. Mówię, że was widzę, jesteście w łazience. A skąd ty wiesz, że jesteśmy w łazience? Ja wszystko wiem! Ej, dobra, to jest mega dziwne. Jakiś Katnap dzwoni do nas i mówi, że właśnie... Ej, Shiba! Słuchaj, bierz go, Esa, zagryź go! No, zagryź go! Shiba, kiwa, że nie! Ej, pies mój się ciebie boi! A wam zrobię coś. Ej, słyszysz, mój pies się siebie boi, Pimpek lata, cały czas biega po łazience i się też boi. Weź nas zostaw, straszysz moje... Straszysz moje zwierzęta, straszysz moich przyjaciół, weź się oczep, rozłączam się, do widzenia. Straszy nas, zrozączyłem się w ogóle. Ej, dobra, masakra. Ja mam szpatułkę, szpatułką bym przywalę. Ej, dobra, wyjdźmy i to jest ten, masz tą, walisz go. Tak, masz tak, tak, z tego, pyk, z... Ej, fuj, pyk. To jest kibla, weź tu, nie dotykaj mnie tym. A to nie, to jest szpatułka taka do idziemy. Ciast. Dobra, chodźmy na dwór zobaczyć, tylko ostrożnie uważajcie. Ej, co jest grane, co to jest? Widzę to u góry. Uważajcie, Pimpek, uważajcie. Chowajmy się do mojego domu, dawajcie. Do dawaj, mojego domu. Szybko. Chodźmy szybko, chodźmy. Uważajmy, to coś biegnie, jakiego wielkiego. Co to jest, się pytam. Dobra, idziemy tutaj, wejdźmy do środka. Chodź, zamykamy drzwi. Zamykaj. Jesteśmy w moim domku bezpiecznie. Chodź, Sebek, szybko włać. No, zamykamy. W moim domu jest najbezpieczniej. Chodźcie do piwnicy mojej. Chodźcie do piwnicy szybko. Dobra, uważaj, biegnę. No chodźcie tutaj, mamy różne bronie, jak coś to będziemy broni na nich. I będziemy strzelać w nich, nie?
Da, weźcie bronię. Weźmy bronię wszyscy. Bierzemy bronię najlepsze. Bierzemy jedno, drugie, tylko tutaj nie strzelajcie w nas. Nadajmy teraz tu. O, będziemy mieć różne teraz bronie, zobaczcie. Będziemy się tym mogli uchronić. Wow, mam dwie strzelby w dwóch rękach. Teraz chodźmy do niego. Teraz wyjdźmy z broniami. Zobaczymy, co oni teraz na to powiedzą. Każdy teraz w dwóch rękach, pokaż. Idziemy teraz z broniami. Zobaczcie, mamy w rękach bronie wielkie. Idziemy do nich teraz, będziemy strzelać z dwóch broni naraz. Rozwalmy go. Teraz rozwalamy go. Swajlanda jest tylko nasza. Rozwalamy. FBI, open the door. Dawalamy w niego, dawajcie, przyjaciele. O masz, w łeb mu, dawaj, 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 dawalamy z każdego, dawalamy. O masz, elektryczności dostaje, w głowę mu. W nogi mu, dawajcie, w nogi, stoi w miejscu, nie może się teraz ruszać. Padaj, a masz. Rozwalamy go, rozwalamy, zasera go. Jego namierzę, czekaj. Patrz tylko, żebyś nie rozwalił wioski jak coś. A masz, padaj, dobra, poważnie, dobra. A masz. Pum, w głowę mu, jest, padł, wow, dobra. Okej, okay, nie musisz z lasera tego nawalać z tego z rakiet. Jest, rozwaliliśmy go, super. Mamy, jeden przyjaciel Katnapa został rozwalony. Ale co to był za przyjaciel? Jakiś dom chodzący, czajcie? Dom, który miał nogi. Ej, to było mega dziwne. Na pewno już nie będzie kolejnych, możemy już świętować. On do mnie dalej pisze, dalej do mnie pisze ten Katnap. Oni są dużo mocniejsi, nie zachwycajcie się, bo ich jest więcej. Ej, on napisał, że ich jest więcej w ogóle. O, to kto jeszcze tu przyjdzie? Że ich jest więcej, ale jednego rozwaliliśmy. Czekaj, napisz do niego. Ha, 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 jesteś słaby i masz słabych przyjaciół. Tak do niego napisałem. Napisałem do niego, że ma słabych przyjaciół, jest słaby. Odpisałem mu, on się chyba na... O nie, on się jeszcze bardziej wkurzył. To patrz na to, on napisał. On się wkurzył jeszcze bardziej. Znowu do mnie dzwoni! Mam połączenie głosowe! Odrzuć albo odbierz. Dobra, odbieram i się go wyzwę zaraz. Ej, jesteś słabiakiem, słyszysz? Jesteś słabiakiem. Słabiakiem jesteś. Czekaj, uwaga. Halo! Halo! Jesteś słabiakiem, słyszysz? Gadam do niego. Zobaczysz. Co? Co? Kto przyjdzie niby? Widzicie, że jednego rozwaliliście i tylko jeden będzie ich więcej. Słyszycie? Wygramy z wami. Będzie więcej? A jesteś cieniasem i jesteś sobiakiem, nie wygracie z nami. Nara! Rozłączam się, dobra, wyzwałem go, elo. Dobrze, krótko, ej, z nim, krótko. Ej, szyba, słyszałeś? Słyszałeś? Ich będzie więcej. Ty pomożesz, zagryziesz ich, nie? O, ich będzie jeszcze więcej. Czemu kiwasz głową, że nie? Ej, co jest? Shiba się boi. Shiba, dasz radę. Co jest? Nas czekaj Shiba. Na niego. Shiba, czemu się boisz? Shiba, nie bój się. Ej, Shiba! Nie bój się! Shiba! Shiba ucieka. Wow! Shiba jak uciekła. Do tego, do budy. Ej, co, do kolejnego połączenia głosowe. Znowu do mnie dzwoni. Nie na masakra. On cały czas do mnie wydzwania. Jak jakiś powalony. O 3:20. Zobaczcie, jaka jest godzina w ogóle. Patrzcie na tą godzinę. Wam pokażę do kamery. Jest 3:20. Czekaj, no kamera nie chce wychwycić. Ej, kamera mi się też dziwnie tu dzisiaj. 3:20 teraz mamy, po trzeciej godzinie my nagrywamy Minecrafta. I to jest mega dziwne w ogóle, że on do mnie teraz o takiej godzinie dzwoni. Mamy w ogóle ja dopiero teraz skumałem, mamy fioletowe niebo. Fioletowe niebo mamy! Jakie fioletowe? Zobaczcie w niebo, zobaczcie w niebo, jest fioletowe całe! Ej, czemu jest fioletowe całe? Niebo zmieniło się na fioletowe! Ej, dobra, lol, to już jest mega creepy, nie? Dopiero teraz skumałem, że niebo jest fioletowe. Ja tak patrzałem i tak ale mówię, nie co jest? Takie. Niebo fioletowe? O co chodzi? Nie no, masakra. Pimpek, dasz radę, ty jesteś dzielnym kotem, pomożesz tam, tak? Pomogę, a czemu kiwasz głową, czy nie? Pimpek, chodź tu, Pimpek, nie uciekaj, ej, chodź tu, Pimpek! Pimpek, wracaj, Pimpek uciek, nie no, masakra, nie wytrzymie. Pimpek uciek też, ej, Pimpek i Shiba się boją mnie, no psy i koty nam nie pomogą. Shiba siedzi w budzie, się boi, a teraz co, my tylko we trójkę jesteśmy. Sebek, ty nie uciekniesz, nie? Sebek, będziesz z nami? Nie uciekniesz. Sebek, nie uciekaj, Sebek! No nie, Sebek też uciekł. Alek, ty mnie nie zostawiaj. Wiesz co, słuchaj, bo... Alek, nie zostawiaj mnie. Zostawiłem. Alek, nie zostawiaj mnie, Alek, chodź tu, Alek! Mamy bronić Swajlandii, bronimy Swajlandii, Alek! No nie, zostałem sam, zostawili mnie samego, a kto będzie bronił Swajlandii? Zostawili mnie... O nie, jaki wielki potwór nadchodzi, co to za potwór jest? Co to jest? Padaj ty, sam ratuję Swajlandię! O nie, nie dam mu rady, nie dam rady, nie dam mu rady! O, jest zbyt wielki, co to za potwór? Katnapa, to jest przeciw Katnapa! Jak to wygląda? Ej, dobra, szybko, chowamy się w domu, uciekam do domu! Wszyscy uciekli do domu, kto obroni Swajlandię, widzowie? Ja idę się chować w piwnicy, boję się. Chowam się w piwnicy jest najbezpieczniej pod schodami. Widzowie, ale kto uchroni Swajlandię? Każdy się boi. Kto nam pomoże? Może napiszcie w komentarzu, widzowie. Może wy nam pomożecie. Kto jest taki dzielny i pójdzie na wialkę w Swajlandii? Piszcie komentarze, jestem ciekawy. Znowu do mnie dzwoni Katna. Połączenie głosowe już który raz. Kolejne połączenie o takiej godzinie. Klikamy odbierz. Zostaw mnie, słyszysz? Ich jest już tak dużo. Zostaw, weź mi tych przyjaciół ze Swajlandii. Halo. Halo, nie słyszę ciebie. Halo, powiedz coś. Nie, znajomi wszyscy. No uciekli. Nie ma ich. Tak.
zostałeś sam. No zostałem sam, no. Weź mi proszę, zostaw mnie i Smilandię. Nie chcę mi nic z tobą, no. Proszę, dam ci diamenty. W prawdziwym życiu. To w prawdziwym życiu, nie rozumiem. Spójrz się za siebie, jestem tu. Ale gdzie jesteś? Nie rozumiem. Za tobą w prawdziwym życiu. Za mną w prawdziwym życiu? Tak, patrz. Zostaw mnie.